Uwaga, będzie opowiadał polski bus. Na temat wagoników. Może w nich siedzą duchy. Według naszej teorii to może być też Ploks. Ale nie to, że on w nich siedzi, tylko po prostu... no. Ostatni raz poruszymy temat wagoników. Widmo wagoników. To nie jest byle jaki temat, proszę mi tak nie mówić. Jest on naprawdę dobry na filmy. Jejku, jakie filmy, to jest parodia po prostu. Ale tak, jest dobry na filmy o Minecrafcie, strasznym Minecrafcie. O naszym uniwersum, które kochamy. Więc dzisiaj poruszymy po raz ostatni temat wagoników. 4.44, zapraszam do oglądania. Wagoniki i w sumie tak, tylko wagoniki i metro jeszcze ewentualnie, ale również i obrazy odgrywają kluczową rolę w zastraszaniu tych, co jadą wagonikami, raczej nie jadą, bo są straszne. Tak naprawdę to nie wiem, co mogę o tym powiedzieć, ponieważ już w dwóch ostatnich filmach wyjaśniliśmy metro dokładnie. Teraz zostaje nam tylko porozmawiać o Ploksie. Ploks? Tak, Ploks mógł to zrobić. Mógł zrobić tak, żeby te wagoniki specjalnie się łączyły i mogły zabijać. Oczywiście wagoniki, powiecie, że nie są zbyt straszne, ponieważ macie rację, nie są zbyt straszne, ale jeśli się nie zachowa ostrożności, mogą okazać się koszmarem. Więc, co na to powiecie? Ja tak naprawdę nie wiem, co powiedzieć. I chcę jeszcze raz, ostatni raz tam pojechać do tego metra, co już wiem, że robiliśmy wiele razy, ale teraz przedyskutować wszystko na spokojnie zajmie mi to bardzo dużo czasu, ponieważ sami zobaczycie. Dobra, tutaj trzeba ewidentnie iść. Dobrze. Musimy się przyjrzeć tylko dokładnie jednej rzeczy. Ilości wagoników. Tak, ilości wagoników. No i cóż. Ogólnie kiedy mamy czas, to ja chcę Cię zaprosić do subskrypcji kanału, ponieważ taki właśnie content, czyli parodiowanie strasznych rzeczy w Minecrafcie, tworzę. No ale to nie jest tylko ostatnio, po prostu tak się chciałem. Słyszycie? Mamy teraz trochę więcej pochodni. Tak naprawdę to chyba ich w ogóle nie mamy, bo ich nie wziąłem. Nie wiem. Musimy sobie poradzić bez pochodni. Cześć. Odwróciły się. I się odwracają jeszcze. Czy jest to połączone jakoś z oceanem?
Może po prostu musimy wypłynąć w ocean, żeby się czegoś dowiedzieć? Już ten odłos zniknął. Ja tylko pod ziemią. To musi być coś pod ziemią. Musimy tam jeszcze raz zejść. Ale to tak... porządnie. I przede wszystkim ileś wagoników razy, tak? Jeśli dobrze policzyłem, bo też niektóre mogą być pod, albo też nie zauważyłem ich, albo jak ten mogą być w ścianie, to jest ich 37. Jeśli błędnie, to możecie też pisać, co wy zauważyliście, a nie, jeszcze jest są tutaj. Tak naprawdę to i tak nic by nie oznaczało, bo tak chciałem podkręcić klimacik. A co będzie? Musimy zawsze szukać tak dokładnie. Bardzo dokładnie. Lok, ewidentnie ktoś musiał... Jest to maszyna. To nie mogą być duchy. Muszę obalić teorię, że to nie mogą być duchy. Jest to po prostu przeciążenie maszyny. Ale kto za tym stoi? Nie sądziłem, że ten film tak krótko potrwa. Stoi za tym Plox. Nie tylko dlatego, że zbudował to metro. Zbudował maszynę, jest za nią odpowiedzialny. Krótka piłka, prosta piłka. Tak wiem, cringe to był. No ale... tylko tyle mam wam do powiedzenia. Dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Trzymajcie się i cześć. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję na tym kanale. Jak i lajka. Na razie.